to ja bym chciał wam powiedzieć, że Marcin Kontek w perfidny sposób okłamuje i oszukuje. Cześć, witajcie, ja nazywam się Robert Mazurek, witam serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Jesteśmy w Nadarzynie, na stoisku mojego serdecznego kolegi Marcina Konteka i dzisiaj namówię go na to, żebyśmy jeden z tych akumulatorów otworzyli i zobaczyli, czy ta legendarna jakość, o której on tak zawsze opowiada, ma cokolwiek wspólnego z prawdą. Marcin, ten jest zaspawany, zrobiony tak na gotowo, na zero. Tutaj jest akumulator, który można otworzyć. Pękasz, czy otwieramy? Jasne, możemy otwierać. Otwieramy? No to zapraszamy tutaj pana operatora kamery. Co? Jak to wyjąć? Z tym będzie delikatny problem. Wpuścisz mnie? No jasne, jasne. A, czyli trzeba tak bezpiecznie, żeby nie uszkodzić. Słuchaj, pierwsza rzecz, która mi się rzuca na pierwsze spostrzeżenie tego wszystkiego. Nie ma czterech ogniw, tylko widzę, że tutaj masz, co to jest? 2, 4, 6, 8, 16 ogniw. Tak, dokładnie. To jest w ogóle nasz starszy design akumulatora. Tak naprawdę my w tej chwili go przedstawiamy jako taki naszą pokazówkę, ponieważ w tej chwili poszliśmy już w połączenia tak naprawdę spawane ogniwa 50 amperogodzin. Czyli jest... sugerujesz, że będzie już nie 16 ogniw, tylko 8? W najnowszych jest już montowane 2 razy po 50 amperogodzin. Mówimy oczywiście o seteczkach. Te połączenia są już wykonane, spawane. Zapraszam cię w ogóle, jak będziesz w najbliższej okazji w Rzeszowie. Możemy ci pokazać każdy jeden egzemplarz, praktycznie jak jest u nas wykonany akumulatora w środku. Zapraszamy pana z kamerą. Jeżeli chodzi o to, o te ogniwa, akurat to są wszystkie ogniwa, które wkładamy do wersji pro naszych akumulatorów, czyli te, które są najbardziej narażone na wszelakiego rodzaju obciążenia i długotrwałą pracę, na przykład tak jak wózki inwalidzkie, czy maszyny czyszczące i inne rozwiązania przemysłowe. Marcin, ale powiedz mi, czemu nie 4 ogniwa 100 amperogodzinne, tylko 8 ogniw 50 amperogodzinnych w nowych rozwiązaniach, albo tak jak tutaj 16 25. Z czego wynika ta filozofia tworzenia, że nie 100 amperogodzinne ogniwa, tylko mniejszej pojemności? Bo te akurat ogniwa mamy świetnie przetestowane, pracujemy na nich od 6 lat, mamy sprawdzone nas w laboratorium na cykliczność pracy 4,5 tysiąca cykli w temperaturze 25 stopni. Także są to ogniwa, których jesteśmy najpewniejsi i jeżeli chodzi o zastosowania wszelkiego rodzaju przemysłowe, to używamy z reguły tych ogniw. Poczekaj, usłyszałem 4,5 tysiąca. Piszesz 3 tysiące w katalogu. Piszę 3 tysiące w katalogu, ponieważ nie każdy, to były testy wykonywane w laboratorium, prawda? Przy odpowiednich kontroli temperatury, przy odpowiednich, powiedzmy, przy odpowiednich warunkach, tak? Ładowania, rozładowania, odpowiednich warunkach pracy, użytkownicy używają te akumulatory, nazwijmy to, w sposób różny. Poza tym dochodzi jeszcze do tego czas pracy akumulatora i degradacja elektrolitu, żywotności elektrolitu w czasie. Jest dlatego z czasem użytkowania, prawda, nawet taki akumulator jak będzie tylko raz do roku albo 2 razy do roku de facto powinien być doładowywany i będzie tylko 2 razy używany, to on po 5 latach czy po 10 latach to też straci swoje parametry użytkowe. Dokładnie. Więc dlatego te rzeczy się nawarstwiają i dlatego w tej chwili w naszych najnowszych produktach mówimy o 5 lat gwarancji albo 3 tysiącach cykli. Dobra, ale czyli te ogniwa masz przetestowane, tak jak wszyscy mówią, w warunkach labo podają, na 4,5 tysiąca cykli. Tak, dokładnie. To ty kłamiesz i oszukujesz w perfidny sposób swoich klientów, pisząc, że masz 3 tysiące na... Jeżeli przecyklujesz te 4,5 tysiąca cykli w przeciągu roku na przykład od zakupu, to tyle wyciągniesz, ale powtarzam, jeżeli to będziesz używał przez 5 lat, to prawdopodobnie ta żywotność będzie około 3 tysiące cykli. Okay. My po prostu podajemy w kartach katalogowych to, czego jesteśmy pewni, prawda? Czyli no, mógłbym napisać 4,5 czy 5 tysięcy cykli, ale nie mam pewności, że z biegiem 5 lat, prawda, i wykonania 4,5 tysiąca cykli, to te parametry będą osiągalne. No dobrze, ale w warunkach laboratoryjnych i tak te akumulatory wszyscy podają parametry.
A słuchajcie, no tak, to ja bym chciał wam powiedzieć, że Marcin Kontek w perfidny sposób okłamuje i oszukuje, bo baterie, które mają 4,5 tysiąca cykli w warunkach laboratoryjnych, opisuje jako 3 tysiące. Zważcie sobie na to. To jest dla mnie bardzo istotne. Ja myślałem, wiesz co, dlaczego stosujesz mniej, że po prostu z czasem i tak te baterie puchną w jakiś sposób. Bardziej o tym myślałem, że to jest może powodem, żeby stosować więcej mniejszych ogniw. To znaczy, to tam jest ważne po prostu, żeby robić odstęp między ogniwami. To są dwa powody. Po pierwsze, te ogniwa przy ładowaniu, rozładowywaniu delikatnie odgazowywują, prawda? I nie mamy tutaj tak do czynienia jak w akumulatorach kwasowych, że możemy przez zawór te gazy upuścić, tylko one zostają w ogniwie. Więc po kilku latach pracy one mogą delikatnie spuchnąć i ważne jest, żeby tam te miejsce na ekspansję, prawda, tych ogniw zostawić. Akurat... Stąd ta szczelinka tutaj między tymi ogniwami? Tak, akurat w tych ogniwach jest to praktycznie niemożliwe ze względu na to, że one są właśnie małe i mają dosyć grubą tą blachę, więc te dlatego akurat, nie puchną. Te akurat nie spuchną, ale jeżeli mamy ogniwa większej pojemności, to mogą delikatnie, umówmy się, nie spuchnąć, bo spuchnąć to nieraz widzimy, są ogniwa jak poduszki. Tutaj mówimy bardziej o odkształceniu tej pryzmy o tam powiedzmy 2 czy 3 mm grubości. Nawet nie tyle, ale jeżeli nie mamy tych miejsc zachowanych, tylko one są ściśnięte na styk, mhm, prawda? No to może się wtedy pojawić pewnego rodzaju problem, jeżeli nie mamy tego miejsca na ekspansję. Więc zawsze musi być ta szczelina około milimetrowa. Druga rzecz jest jeszcze taka, że jeżeli mamy szczeliny pomiędzy nimi, to ogniwo od ogniwa się nie nagrzewa. A teraz tak, wspomniałem, że zrobiliśmy testy przy 25 stopniach i przy tych 25 stopniach wyszły nam 4,5 tysiąca cykli ponad, ale już przy 55 stopniach ta żywotność spadła do około 1000. Więc jeżeli wpływ mamy... temperatura jest takim czynnikiem najbardziej zaniedbywanym. Tak, najbardziej szkodliwym dla akumulatora. Zwłaszcza wysoka, bo niska temperatura jedynie obniża sprawność akumulatora. Natomiast wysoka temperatura degraduje i niszczy akumulator. Dokładnie. Dobra. I to jest następny powód. Mamy zabezpieczenia oczywiście od użytkowania tego akumulatora w wysokiej temperaturze, ale na przykład nie mamy pewności, że użytkownicy nie będą używać ich w podwyższonej temperaturze. Stąd nie dajemy... że tak powiem, deklaracji na te pełne cykle, które to ogniwo jest w stanie zrobić w... Zabezpieczasz się po prostu. W warunkach laboratoryjnych, dokładnie. Znam to z autopsji, bo też mam akumulatory, które kupujemy jako 88 amperogodzin, a sprzedajemy jako 77, żeby sobie zostawiać ten bufor jakości. Słuchaj, mówiłeś o tym, że w nowej serii masz już spawane, tutaj są skręcane. Jaka jest różnica użytkowa pomiędzy spawanymi a skręcanymi? To znaczy spawane połączenia zawsze będą miały lepsze rezystancje wewnętrzne, przepraszam, rezystancje połączeń, rezystancja wewnętrzna to jest w ogniwie i mają mniejszą tendencję do rozbalansowywania się. W tym przypadku akurat mamy ogniwa najwyższej klasy, więc one same praktycznie, w sensie tutaj nawet nie trzeba by było balansera i one byłyby w stanie się spokojnie utrzymać na tym samym poziomie naładowania. Poza tym trzeba przy tych połączeniach skręcanych pamiętać o bardzo wielu rzeczach. Na przykład o tym, że wszystkie połączenia muszą być niklowane, na przykład żeby nam się nie wytwarzało ogniwo galwaniczne. Galwaniczne, tak. Dużo producentów to zaniedbuje i potem jest problem po kilku latach z tym, że te ogniwa są po prostu rozbalansowane, porozjeżdżane. Jedne mają taki SOC, a inne, a balanser nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Sugerujesz, że gdy stosujemy ogniwa wysokiej jakości, BMS byłby niezbędny, balanser mógłby być rezystory po prostu nie musiałoby być rezystorów do balansowania akumulatora. Ostatnia rzecz, o którą cię chcę zapytać, to jest ten cały BMS. W żaden sposób tutaj nie widzę, żeby był jakoś zabezpieczony, w sensie jakoś tam, nie wiem, zalany jakimś silikonem i tak dalej. To oznacza tylko i wyłącznie tyle, że tam do środka nie ma szansy dostać się żadna wilgoć w twoim akumulatorze? To znaczy... On jest na tyle szczelny i hermetyczny, że nic tam nie wcieknie, nie wyleje się i tak dalej? Jeżeli jest użytkowany, jeżeli jest postawiony w pionie, prawda, jeżeli chodzi akurat o tą wersję, tutaj była akurat jest ściągnięta, ale była uszczelka przy skręcaniu, bo to jest wersja skręcana obudowy. Przy tej obudowie, która jest szczelnie sklejona, to nie spotkałem się obecnie z żadną taką sytuacją, żeby w środku znalazła się z jakiegoś powodu wilgoć, pomijając jeden możliwy przypadek, kiedy ten
akumulator jest użytkowany na przykład w taki sposób w mokrej bakiście, zalanej. A, jeżeli, czyli tutaj przez połączenie alternatywnie, tak? Tutaj przez połączenie wieka z tą komorą akumulatora, nazwijmy to w ten sposób. Faktycznie, jeżeli to będzie zalane, powiedzmy, centymetr w wodzie, to tamta woda może zawsze znajdzie. Tak. Dokładnie. Bo mówię, są to jednak jakieś kleje uszczelniacze, ale po jakimś tam dłuższym czasie może to przecieknąć. Większość tak samo deklaracji IP jest, ogólnie rzecz biorąc, przyjmuje jakiś okres czasu, w którym jesteśmy w wodzie, prawda? Tak, no. Nawet te IP zanurzeniowe typu IP67, no to jest na przykład do 1 metra w wodzie i pół godziny, prawda? Tutaj akurat mamy klasę szczelności, jeżeli on jest postawiony w pionie, to spokojnie możemy uznać, że to IP będzie na poziomie 54. Problemem może być, jak przy każdej elektronice, problemem może być kondensacja, czyli duża zmiana, szybka duża zmiana temperatur w czasie. A wytrąci się wilgoć sama z siebie z powietrza. Ale tak jakby to jest problem każdej elektroniki, która jest używana w takich miejscach i tak naprawdę tylko urządzenia, które mają klasę szczelności na poziomie IP67 i są poprawnie poskładane w fabryce, czyli tej wilgoci, ta wilgoć nie będzie odpowiednia ilość zamknięta w środku, czyli musi być odpowiednia temperatura, przy której składamy wszystkie komponenty, to tylko tego typu urządzenia zabezpieczają nas przed kondensacją. Zamawiasz dużo rzeczy w Chinach, jeżeli chodzi o na przykład gotowe akumulatory. Powiedz mi, bo spotkałem się z akumulatorami litowymi, gdzie czasami są wyświetlacze tutaj, a nie ma tego połączenia po Bluetoothie, przez jakąś aplikację i tak dalej. Duża to jest różnica w cenie? Warto oszczędzać na system komunikacji? To znaczy różnica jest przede wszystkim w dopuszczeniu tego do rynku, czyli powiedzmy w funkcjonowaniu działalności certyfikacji tego typu urządzeń, a problem, jeżeli chodzi o na przykład te wyświetlacze różnego rodzaju, bo my mieliśmy takie urządzenia, tylko z nich zrezygnowaliśmy, no to właśnie między innymi jest kwestia, powiedzmy, tej szczelności, prawda? Mhm. To nie jest problem po miesiącu czy pół roku użytkowania, ale na przykład po kilku latach na łódce. Z reguły albo te wyświetlacze po prostu, kiedy mamy do czynienia z wysoką wilgotnością, te wyświetlacze odmawiały posłuszeństwa, albo dostawała się tam woda i faktycznie mogła szkodzić elektronice. Więc dlatego my całkowicie zrezygnowaliśmy z użytkowania jakichkolwiek wyświetlaczy, tylko wszystko robimy na komunikacji bezprzewodowej albo urządzeniach zewnętrznych, tak jak kulometry. Jeżeli chodzi o cenę produkcji, to na pewno tak, mamy do czynienia z BMS-em software'owym, prawda? Uh-huh. Czyli BMS software'owy ma swój mikroprocesor, który jest zaprogramowany i on działa w jakiś tam określony sposób, ale my go możemy przeprogramować i on może działać w sposób inny. Jeżeli mamy drugi rodzaj tak zwanych BMS-ów hardware'owych, których sercem już nie jest mikroprocesor, tylko układ scalony, który z reguły jest nieprogramowalny i on działa w jeden określony sposób i bardzo często nie da się tam zaimplementować po prostu modułów Bluetooth, prawda, zrobić tej komunikacji zewnętrznej. Mhm. Więc musimy wtedy przejść na BMS software'owy, który jest po prostu droższy w produkcji, więc na przykład całość tego akumulatora staje się znacznie droższa. I teraz wracamy do serii Eco, która jest wykonana z tych samych ogni, znaczy ogni z tej samej fabryki, ale nie są to te wyselekcjonowane najlepszej jakości, dokładnie ogniwa. Także nie możemy zagwarantować tam 3000 cykli żywotności przy 100% DOD. I też użyliśmy BMS-ów hardware'owych, oczywiście na dobrych, solidnych komponentach, ale komponentach dużo tańszych. No tak, stąd bierze się cena, różnica tak naprawdę u nas między serią Eco, a seriami tymi niebieskimi, które są... Ale to jest kilkaset złotych różnicy na setce, nie? No tak. To jest bardzo duża różnica. Moglibyśmy o akumulatorach litowych gadać z Marcinem godzinami. W tej sekundzie przerwiemy, bo my i tak mamy jeszcze kilka fajnych pomysłów. Chyba nie będziemy mówić na co, bo nie ma sensu spoilerować. Marcin, serdecznie dziękuję. A Was zapraszam na kanał, zapraszam, aby lajkować, aby subskrybować. Zdecydowanie warto. Pozdrawiamy z Nadarzyna, trzymajcie się, cześć.